31 do 20 Górnik Zabrze pokonał u siebie MMTS Kwidzyn w ostatniej serii Superligi. Był to jeden z najlepszych meczy Zabrzan w tym sezonie. Wynik wynikiem, tak? Wygląda na papierze na bardzo łatwe zwycięstwo. Jakbyśmy grali ze słabą drużyną, tak wcale nie było, bo Kwidzyn grał bardzo, bardzo fajną, bardzo trudną piłkę ręczną dla nas. Grali bardzo szybko, bardzo szeroko i naprawdę nie było łatwo im się przeciwstawić, a tak naprawdę wygraliśmy chyba 10 bramkami. To chyba mówi, że idziemy w dobrym kierunku. Tak? Cieszy mnie szczególnie obrona, bo ostatnio nie było tak, jak powinno być. To wszystko za, jak to mówią, na Śląsku zafungowało i chciałbym, żeby to utrzymać, przynajmniej ten status quo do końca. Z wyników zespołu i pracy trenera Marcina Lijewskiego zadowolony jest prezes klubu Bogdan Kmiecik, który przedłużył umowę z trenerem na kolejne 2 sezony. Współpracujemy, mamy jakąś wspólną linię, no i to próbujemy tam przekładać. Także cieszę się, że mamy 2 lata jeszcze współpracy ze sobą. Wydaje mi się, że prezes jest zadowolony z tego, jak ten zespół funkcjonuje i po prostu ta, nazwijmy to w cudzysłowie, moja filozofia jemu się podoba. Jak widać, zespół też dobrze działa razem, także idziemy w dobrym kierunku. Wiadomo, chcemy się rozwijać z każdym dniem. Chcemy też klub pchnąć do przodu organizacyjnie i to są cele na najbliższe lata. W przyszłym sezonie zespół czeka mała rewolucja kadrowa. Piłka ręczna to jest taka specyficzna dyscyplina. Nie da się grać w nieskończoność i po pewnym czasie trzeba trochę przewietrzyć szatnię, trzeba wprowadzić jakieś zmiany i te zmiany były nieuniknione, tak? Dam przykład reprezentacji Polski. Była złota generacja, która była wyciskana, powiedzmy, do ostatniej kropli przez 10 lat i tak za bardzo nikt nie kwapił się, żeby jakoś stopniowo, regularnie wpuszczać do tej reprezentacji trochę świeżej krwi. Jak przyszły takie trudne decyzje, odeszli prawie wszyscy i zobacz, gdzie jesteśmy w tej chwili, jako piłka ręczna. Uczymy się na błędach innych. W Zabrzu na dłużej zostanie także Rafał Gliński, który kończy karierę zawodniczą i będzie pełnić w klubie zupełnie nową funkcję. Z pewnością odpowiedzialny za współpracę z trenerem w pierwszej linii, szukania, rozglądania się za nowymi ludźmi. Wszystkie potrzeby zespołu, które do zarządu czy do właściciela jako mnie, żeby docierały, bo to nie jest tak naprawdę praca trenera. Trener się ma skupić nad drużyną, ale wokół w sportowej części jest bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia. Rozmowy trwają, są w jakimś tam sporym stopniu zaawansowane. Do podpisu jeszcze nie doszło, ale mam nadzieję, że wszystko się skłoni do tego i podpiszę umowę. No już na funkcji. Jak do tej pory miałem fajną przygodę z piłką ręczną, która oczywiście jeszcze nadal trwa. Zdobywałem różne medale na różnych płaszczyznach. Czy można było coś zrobić więcej? Na pewno, ale z tych swoich, powiedzmy, jakichś tam osiągnięć większych bądź mniejszych jestem zadowolony. Na pewno niczego nie żałuję. Do końca sezonu pozostało 6 serii. Najbliższym rywalem Górnika będzie Gwardia Opole, z którą Zabrzanie zmierzą się na wyjeździe w piątek 23 kwietnia.